Jesteśmy w piwnicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Mameckiego w Obornikach. W budynku, który doskonale Państwo znają. W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy tutaj remont polegający na częściowej przebudowie tych wnętrz. Do tej pory mieściła się tu izba regionalna, częściowo magazyn książek i starsi mieszkańcy pewnie pamiętają izba lektoratów. W tej chwili przystosowaliśmy tą powierzchnię do celów ekspozycyjnych. W najbliższym czasie będą tu odbywały się wystawy czasowe, a docelowo chcemy tu utworzyć na nowo izbę regionalną dotyczącą historii Obornik i okolic. Odbyty remont mogliśmy przeprowadzić dzięki pozyskaniu środków z programu rybackiego za pośrednictwem grupy rybackiej 7 ryb. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie tego zadania z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 150 tysięcy złotych, a 100 tysięcy uzyskaliśmy z budżetu gminy Oborniki dzięki przychylności pana burmistrza Tomasza Szramy oraz Rady Miejskiej.